dyskusja jest potrzebna i właśnie ją rozpoczynamy. Będziemy rozmawiać i w Platformie Obywatelskiej, mam nadzieję, że także tutaj w parlamencie. Ale panie marszałku, nie ma czasu. Rząd musi przyjąć 4-letni plan finansów jutro, więc musi być pomysł. Jeżeli jutro rząd przyjmuje 4-letni plan finansów, to dzisiaj będzie rozmowa. Z kim będziecie rozmawiać? To będzie ta rozmowa teraz. Przepraszam? Tak, tak, właśnie dlatego, jeżeli państwo mnie puścicie, to... Czyli jedzie pan rozmawiać o podatkach? Jakie jest pana zdanie na temat podwyżki podatków i składki rynkowej? Już nie mogłem więcej powiedzieć, niż powiedziałem, także na razie mnie państwo... Pan jeszcze powie. Nie, jeszcze raz powiedziałem i wystarczy. Natomiast jestem do dyspozycji po południu. Rzeczywiście spotykamy się z premierem, będziemy rozmawiać w naszym gronie i zastanawiać się, jak ma wyglądać przyszłość, jak mają następne kroki wyglądać, jak mają wyglądać finanse publiczne w przyszłym roku, w przyszłych latach, bo to jest kwestia całego planu. A kiedy powiedział pan tylko, że będziecie rozmawiać, panowie, a nie powiedział pan nadal, jakie jest pańskie zdanie? Pan jest za tym, żeby podnosić to? Ja powiedziałem, że to jest absolutna ostateczność i nie ma, znaczy zrobić trzeba wszystko przed tym, żeby na końcu móc podwyższyć podatki. Mówiłem to zupełnie wprost i to będę potwierdzał. Musi być cały plan, cała koncepcja restrukturyzacji wydatków publicznych. Musimy być gotowi do debaty publicznej. Musimy przygotować nas wszystkich do akceptacji tego planu. Może cięcia w resortach w takim razie? Absolutnie też. Jestem świadkiem i czynnym uczestnikiem tych projektów obniżania wydatków. Można z tym żyć.